You are alive. Teraz już nie bluzgaj. Używaj. Czemu za każdym razem na prasówce, jak mówi, że jesteśmy na żywo, to żebym przestała bluzgać? Ja tak, to nieprawda, że ja tak ciągle bluzgam. Po prostu przestań być sobą. Zacznij mówić tak, wiedząc, że cię ogląda tysiące księgowych. O, widzę, że mi gazetka. Nie ruszaj! Płaszcz. Nie ruszaj! Ale nie ruszaj! To. Nie, bo mi się cała konstrukcja tu popsuje. Nie widzi, że jesteśmy, też chciałam ci powiedzieć, że jesteśmy na Instagramie, o tak? Jezu, moje ja tutaj, żeby komórki, żeby to kamery tu wszystkie działały. Nie ruszaj mi tych gazet, ona mi tam służy. Tak, ma słuchajcie, nie ma to jak po prostu podstawki pod wszelakie sprzęty. Ja robiłam teraz wczoraj doradztwo, to wiesz co, jak ma, bardzo często jest tak, że jak robię doradztwo i ktoś ma laptopa, to ten laptop jest od dołu i wtedy widać to coś tu. W związku z tym ja sobie ustawiam taką konstrukcję, żeby kamera była jakby na wprost mnie, no więc wczoraj skorzystałam z miski z jabłkami, z gruszkami. Tutaj ustawiłam na tym, a jeszcze potem na podwyżkę jeszcze jakąś książkę i mogłam jeść jabłko, taka pczoła, taka wiesz, takie coś na tym, na stoliku. Ja tu mam dzisiaj na przykład taki stosik małych gazet, żeby to wszystko było na dobrym poziomie. A wy macie... Jesteśmy jednak takie trochę... No właśnie. A wy jakie macie sposoby na kamerki i na podstawki pod kamerki? Macie profesjonalny sprzęt po to? No i słuchaj, wczoraj byłam w czytelni właśnie po to, żeby zrobić dzisiejszą prasówkę. No. No i co? I siedzę, a tam po prostu chór anielski śpiewa. Ale tam jakby... O, sobie? W czytelni, rozumiesz? W czytelni chór, to obrok. Romantycznie. Bardzo romantycznie. Ale żeby oni jeszcze chociaż śpiewali, bo wiesz, jak chór, to chyba jakiś chór szczeciński. Gdyby oni jeszcze śpiewali ładną muzykę, to byłoby przyjemnie, czy ładne piosenki, a oni po prostu się rozśpiewywali, w związku z tym wyli tak, że ja po 10 minutach już miałam, po prostu chciałam rwać włosy z głowy. Ale w bibliotece chyba nie można, nie wiem, przecież tam się człowiek idzie, czyta, ja zazwyczaj to jest tak cicho, jak tam ci zadzwoni jakiś messenger albo WhatsApp, to pani od razu tak... No właśnie. Z takim karcącym zrobieniem. Tak, wszędzie jest milion karteczek, proszę zachować ciszę, proszę o ciszę, proszę się nie odzywać, proszę wyłączyć komórki. No więc ja karnie się zastosowałam do tych zasad, usiadłam, a tu mnie kurwa zaczęły chóry śpiewać za uszami. Więc no było to bardzo, bardzo ciekawe. Kto nas wita? Izabela, Ewa i Basia. I Dorota i Kasia. Ja patrzę, czy jacyś panowie będą, bo wczoraj wieczorem zagadał do mnie na Messengerze Piotrek. No. O 20, nie wiem, tam jakieś trzeciej czy czwartej. To może nie mów o czym tam pisaliście, bo to już wiesz. O wacie os. O procedurze os. Nie no, to, ale rzeczywiście. No więc zaprosiłam Piotrka na prasówkę. Mówi, że jeżeli da radę, to przyjdzie, ale mówi, że ma ciężkie spotkanie z klientem, który chce rozmawiać na temat obniżki cen. Więc pomyślałam sobie, że jak Piotrek się pojawi, o, jest też moja siostra, cześć Ula. Jak się pojawi Piotrek, to trochę mu powiemy kilka słów, ale jak się nie pojawi, też możemy kilka słów. No więc jak sobie radzić, rozumiesz, klient płaci, załóżmy dobrze, no bo dobrze jest wyceniony, co się rzadko zdarza, ale dobra, załóżmy, że jest dobrze wyceniony, ale dowiedział się, że jego koleżanka, która ma też taką firmę prostą, w której się przecież nic nie dzieje, płaci o połowę taniej, więc on przychodzi tutaj na poważną rozmowę, mając za argument to, że wszystkie inne księgowe robią dużo taniej. Teraz proszę bardzo, Pani Karolino, ja u Pani płacę całe 350 zł za mój ryczałt z VAT-em. Tak. A ja się dowiedziałam, że moi znajomi płacą, no góra 100, 150 zł i proszę Pani, to jest cena rynkowa. A pani mnie tu kasuje 350 zł. Proszę mi to jakoś wytłumaczyć, bo ja tu ewidentnie przypłacam. Jest pan zadowolony z naszej usługi? No bo ty powiedziałeś, że pan przychodzi. Pan. No ja przepraszam bardzo, ale moje walory ja raczej pokazują na coś innego. Jest pani zadowolona z naszej tutaj usługi? Ale to nie o to chodzi. Ja nie mówię o zadowoleniu, mówię o cenie. No ale widzi pani, jeżeli jest pani zadowolona i nasza usługa jest świadczona z najwyższą starannością i super jakością i przecież jest pani zadowolona, tak? No to za jakość się płaci. No tak, ale moi znajomi też są zadowoleni i mówią, że bo to przecież ta, ile ja tam mam tych dokumentów, 5 faktur na krzyż, no to przecież tam robi się to chwilę, a moi znajomi też są bardzo zadowoleni i płacą 3 razy taniej, więc chyba coś tu jest nie halo, nie uważa pani? No u mnie jest taka cena, no. Po prostu ale jakość. To jest nierynkowa cena. A dlaczego nierynkowa? Ja działam na rynku. No bo na rynku jest 3 razy taniej. No ja rozumiem, że są ceny tańsze i wiele usług można znaleźć taniej, torebki można znaleźć tańsze i droższe, no ale
u mnie jest taka jakość świadczonych usług i za taką jakość po prostu jest takie wynagrodzenie. No tak, tak, ja to wszystko rozumiem, to wszystko wiem, tym niemniej jednak chciałabym płacić mniej. I bardzo proszę o to, żeby Pani rozważyła, a wręcz nawet oczekuję, że Pani tutaj jednak da mi obniżkę, no bo Pani sama rozumie, inni biorą 3 razy taniej nawet. No ja rozumiem, nie mogę niestety dać obniżki, ale możemy pomyśleć na przykład o tym, że będziemy Pani szybciej wyniki wysyłać podatków, jak dostaniemy szybciej dokumenty. Nie o to mi chodziło. Przyszłam tutaj o obniżkę, no, a nie o to, żeby szybciej dokumenty. Nie mogę obniżyć, bo to jest minimalna cena, jaką pobieramy za usługi księgowe. Matko Święta, no minimalna, minimalna, no ale przecież Pani rozumie, pandemia, Pani też widzi, że mój interes nie idzie tak, jak szedł wcześniej i to też jest w Pani interesie, jakby zrobić, żebym ja przetrwał, żebym przetrwała, tak, prawda? I walczę z Urzędem Skarbowym dzień i noc, żeby Pani przetrwała to, przynajmniej od strony podatkowej to, więc no, proszę mi zaufać, ale co Pani walczy? Praca jest dobrze wykonywana. Ale ja mam 5 dokumentów, co Pani tam walczy? Ale Pani widzi, na ile ja wystawiam faktury? Rok temu o tej porze wystawiałam na 30 tysięcy, teraz wystawiam na 300. Teraz wystawiam na 10, bo już nie ma takiego, także Pani powinna nawet wczuć się, bo przecież my razem prowadzimy, jesteśmy partnerami. Tak, no właśnie. A ja nie czuję, żeby Pani mnie w jakiś sposób tutaj rozumiała i wspierała. No, ja Pana wspieram moją pracą, moją wiedzą, opieką nad Pana dokumentami. Dzięki mnie Pani śpi, czy Pan? Nie wiadomo już. To jest gender. Śpi po prostu spokojnie, tak? Nie stresuję się niczym, ja za wszystko odpowiadam. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś argumenty, które mam użyć w tej rozmowie, które używają Wasi klienci, to bardzo proszę piszcie, to zaraz zrobimy ciąg dalszy tej scenki, bo mi się już pokończyły argumenty. No ale słuchajcie, jakość po prostu musi kosztować, no to klient też musi to zrozumieć, że wysoka jakość to bierze się stąd, że chodzimy na szkolenia, uczymy się, poświęcamy czas po prostu na aktualizację naszej wiedzy, płacimy pracownikom dobre pieniądze, oni muszą też zarabiać, też uczą się, też się szkolą, to wszystko wymaga po prostu doświadczenia, za doświadczenie, za tą jakość obsługi się po prostu płaci. No. Ja myślę, że dużym stresem dla naszych tutaj koleżanek i kolegów jest to, że klienci wyciągają argument, że na rynku jest 3 razy taniej. Tak, ale no, też każdy jest, uważam, powinien mieć jakąś taką swoją cenę minimalną, jakby poniżej której nie schodzimy. No po prostu nie schodzimy, bo ten biznes nam się nie opłaca. I czasami no, też mówię klientom, jak ja zejdę z ceny, to po prostu ten biznes mi się nie będzie opłacał. No bo on tam się nie będzie, Pani, bo na ile Pani klika te 5 faktur, proszę Panią. Ale to nie Pani ja nie przesadza, tak? To nie ja klikam. Pani tam robi 5 minut, Pani kliknie, drugie 5 minut, wyliczy no. Pani te podatki i to ma kosztować, proszę Pani, 350 zł, no bez przesady, tak? Jakie to jest błędne, kiedy zamieniamy całe nasze doświadczenie i wiedzę na ten czas, którym klikamy w programach dokumenty. Może nawet trwa 10, 15, pół godziny, no ale co z tego? Wcześniej ja się uczyłam 20 lat! Proszę zachowywać klasę. Proszę zachowywać klasę podczas tej rozmowy, tak? Właśnie. Nie zmienia to faktu, że Pani tam po prostu 5 minut moją firmę księguje. Klasa. Za 5 minut pracy, to ja nie rozumiem, za co ja w ogóle płacę takie pieniądze, takie grube pieniądze. No jak Pan nie, czy Pani nie rozumie, no to cóż ja mogę zrobić. No dobra, to taka była krótka scenka. Mam nadzieję, że jak Piotrek będziesz nas oglądał, może post factum nasz filmik, to może Ci się nasza argumentacja do czegoś przyda. Ja nie wiem, co jeszcze klient mógłby powiedzieć, nikt nic nie pisze. Nie może powiedzieć, no bo ja już... mam cenę minimalną taką, ja po prostu z niej nie zejdę. No. No właśnie, słuchajcie, to jest prawda, ona z tego nie zejdzie. I nawet jeżeli czasami klient do mnie mówi, Pani Natalio, tyle lat się znamy, przecież Pani wie, przecież ja jestem takim bezproblemowym klientem, u mnie się nic nie dzieje, przecież ja mam tylko kilka dokumentów, przecież Pani wie, że ja tylko przynoszę, nic od Was nie chcę, nie piszę maili, niech Pani pogada z Karoliną, może ona się zgodzi, a ja z taką rezygnacją mówię, Pan, pogadać to ja mogę, ale ja wiem, jaki będzie efekt, nic z tego nie będzie, nic się nie da. Może by mieć z czego schodzić, to trzeba mieć z czego schodzić, a ja z kwoty 350 nie mam z czego schodzić, bo ja to policzyłam i po prostu nie poniżej tej kwoty zamykam budę, i jadę w Bieszczady.
No właśnie, no i teraz powiedzcie, czy wy też macie swoje jakieś takie w głowie, taką cenę minimalną, poniżej której po prostu chociażby was torturowali, przypiekali na żywym ogniu, nie zejdziecie z tej ceny po prostu. Czy jest taki poziom, no nie, bo my mamy ten poziom i nawet jeżeli ja jeszcze kiedyś próbowałam przychodzić do Karoliny, wstawiać się za klientów, to ona wybuchała jakby perlistym śmiechem i śmiała się bardzo długo. Im bardziej ja ją przekonywałam, tym głośniej ona się śmiała, więc efekt był zawsze taki, że z podkulonym ogonem wracamy, mówiłam, no nic się nie dało, wynegocjować. No nic się nie dało, ponieważ też taka minimalna cena, ona się nie bierze, że tak powiem, z sufitu, tak? Ją trzeba sobie wyliczyć, zobaczyć, przy jakim poziomie ten biznes wychodzi na zero i nie jest w ogóle dochodowy, no i wtedy macie swoją cenę minimalną. A, dobrze, dobra, zaczynamy z prasówką, to było takie chwilowe, jak to się mówi, pranie mózgu, jak to niektórzy mówią. Trochę poprałyśmy, ja zaczynam z prasówką i ruszamy, więc kilka mam artykułów ciekawych. Pierwszy, jaki znalazłam, to jest Gazeta Podatkowa, która jest fajną gazetą, lubię te artykuły, bo one są takie napisane takim fajnym językiem. Takie malutkie masz te literki. Ale ja to mogę tak sobie, widzisz? Sobie tak powiększam. Więc bez okularów? Mam soczewki, nie widzę z daleka, natomiast jeszcze nie mam tego wieży, muszę tak. O, ale jak zdejmę soczewki, to Ciebie nie poznam, będę uważała, że jesteś po prostu piękna i młoda ciągle. Sprzedaż za złotówkę w przychodach firmy. Jest firma, która działa w branży handlowej i w celu poprawy wyników, proszę bardzo, rozważa dokonywanie sprzedaży określonych towarów za złotówkę. Widzisz, a Ty nie rozważasz tego. I pyta się, czy taka sprzedaż nie zostanie zakwestionowana przez fiskus. Ja nawet nie wiem, co byśmy w biurze mogli sprzedawać za złotówkę. Macie jakiś pomysł? Uśmiech. To taka skarbonka i za złotówkę sprzedajemy. No więc nie ma problemu ogólnie, żeby robić takie akcje promocyjne. Natomiast na co zwraca uwagę dyrektor KIS, dyrektory KIS-u w wydawanych interpretacjach? Że powinna być solidna dokumentacja na tą promocję, czyli regulamin akcji promocyjnej w celu określenia, jak długo będzie trwała ta akcja, jaki jest krąg osób, do których ona jest skierowana. Także dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunku niezbędnego dla możliwości zakupu. Czyli innymi słowy, trzeba stworzyć do tego całą papierologię, a nie, że klient powie, dobra, pani Natalia, będę sprzedawał za złotówkę. Można? Da się? Ja powiem, pana da się, sprzedawaj pan. No nie, w interpretacjach mówią o tym, że trzeba najpierw stworzyć do tego wszystkiego papiery. Przedsiębiorca na zasadzie swobody umów może dowolnie kształtować swoją cenę, ale musi mieć taką świadomość, że jeżeli ona odbiega znacznie od cen rynkowych, tak, i nie ma uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, no to musi, no może być zakwestionowana przez urząd skarbowy. Dlatego, chociażby dlatego, to jest argument, przyjdzie klient, że chce, żeby robić za 100 zł, proszę, co można powiedzieć? Jest, że to jest, to po prostu tamto biuro powinno mieć, co sprzedaje za, wiecie, za cenę 50, 80 czy 100 zł księgowość, no to to odbiega bardzo, bardzo od cen rynkowych. I trzeba dokumentację na to. Cała papierologia chyba na to. Teraz następne, to było dla mnie zaskoczenie, bo ty mi całe życie wkładałaś do głowy na temat urlopów, że trzeba udzielić przynajmniej jednego urlopu na 2 tygodnie, no nie? Żeby tam się pracownik zregenerował. Natomiast jeżeli nie udzieli się pracownikowi urlopu na co najmniej te 2 tygodnie, to nie jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. O, co nie ma za to żadnej sankcji. Co artykuł to? Znaczy no... Bo to jest powiedziane, że może jakby nie ma za to sankcji, nie ma, czy to się powinno, natomiast tak, nie jest to karalne. No bo czasami jest tak, tutaj w tym artykule był argument, że po prostu się nie da. Ja się po prostu nie da. Jak tam u was urlopy dwutygodniowe pracowników? Albo wasze, ale czekaj, wasze, zapytaj się, jak to nasi... Wasze, to nawet nie śmiem pytać. Jaki był najdłuższy wasz urlop? Chodź, zapytajmy. Dobra. Mój najdłuższy to był 3 tygodnie. Mój był ponad 3. Jak do Egiptu pojechałaś, tak, zostawiłaś nie ze wszystkim. W kwietniu pamiętam, Boże, pod koniec. To było dobre. Zaświadczenie przed dokonaniem zaliczenia zwrotu VAT. Spółka ZO złożyła wniosek o zaliczenie zwrotu VAT na zaległość w CIT-cie, natomiast urząd wszczął i nadal prowadzi czynności sprawdzające dotyczące zasadności tego zwrotu i spółka się pyta, czy otrzyma zaświadczenie o niezaległym w CIT-cie. No więc nie. Nie otrzyma, ponieważ urząd odmówi wystawienia takiego zaświadczenia z powodu wszczęcia czynności sprawdzających, ponieważ nie doszło do zaliczenia zwrotu na nieuiszczony w terminie CIT. Czyli pamiętajcie, że to też nie zawsze działa z automatu.
i zaległość podatkowa, na poczet której ma być zaliczony zwrot podatku VAT, istnieje do momentu zakończenia postępowania weryfikacyjnego zasadności zwrotu VAT. No, taki numer. Teraz zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej. Mamy w naszej firmie jest, urząd przeprowadził kontrolę w zakresie VAT, nie zgadzamy się ze wszystkimi ustaleniami, ale nie wnieśliśmy w terminie zastrzeżeń do protokołu. I teraz pytanie jest takie, czy musimy skorygować rozliczenia uznane za błędne? No więc nie trzeba, bo nie wniesienie zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej nie obliguje do dokonania korekty deklaracji. To jest po prostu przyjęcie dokumentu. Ale słuchaj, niedotrzymany termin wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli nie podlega przywróceniu. No, proszę bardzo. Kontrole, u was w ogóle, kiedy u was ostatnio były kontrole, kontrol przyszła? Kontrol. Tak, wiecie, do biura, bo ja już nie pamiętam. Nie wiem, czy to przez tą pandemię. Proszę, tak? Bądź moją asystentką. Polej mi wody, bo ja muszę gardło. Nie pamiętam, czy tak po prostu ludzie przy nie, teraz raczej jakieś przychodzą wezwania, czy jakąś fakturę wysłać i tak dalej. Proszę. Ewa pisze, że tydzień, bo dłuższy urlop ją męczy. O, Kasia, 3 tygodnie. Proszę bardzo, Kasia, przybijmy sobie 5. Znaczy nie, to jeszcze Karolina, jeszcze na razie ty przodujesz. Tydzień, 2 tygodnie, 3 tygodnie. Ćwiczmy to też, nie tylko jakby może negocjacje, ale urlopy coraz dłuższe, o dzień, o dwa też ćwiczmy. Kto składa CIT-15J w spółce jawnej? Spółka czy wspólnik? W połowie sierpnia tego roku... Co to jest CIT-15J? Oj, to jest zawiadomienie w spółce jawnej, żeby CIT-a nie płaciła. W połowie sierpnia tego roku jeden ze wspólników spółki jawnej przeniósł swój udział w spółce na spółkę ZO. Okay. Spółka jawna nie złożyła CIT-a 15J. Skąd oni wymyślają te 15J? Zrobił to nowy wspólnik. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Nie. CIT-15J ma być złożony przez spółkę jawną, a nie przez wspólników. O tym mówi artykuł 1, ustęp 3, ustęp 3, punkt 1a ustawy o PIT. Okay. Gdzie ustawodawca, wskazując warunki uzyskania statusu podatku CIT, wprost wskazał, że z obowiązków ma wywiązać się spółka jawna poprzez sformułowanie oraz spółka jawna nie złoży. Czyli nie wspólnik, tylko spółka jawna musi to złożyć. Pilnujcie tego. A to jest kolejne pytanie. Likwidacja kasy. To ja stwierdziłam, bo to rachunkowość to też nie jest coś, co kocham. Natomiast stwierdziłam, że temat kasy w spółkach jest tematem, który grzeje. Podjęliśmy decyzję o likwidacji kasy w naszej jednostce. Czy my mamy kasę w naszej jednostce? Ty, mamy kasę. Gdzie jest ta kasa? Dlaczego jej na oczy nie widzę? Gdzieś tam w szafie schowana, bo u nas wszystko idzie, no cóż, przelewami. No więc chcielibyśmy zlikwidować ją jak najszybciej i wszystkich płatności dokonywać jedynie za pośrednio, przelewami. Tak. Czy można zrezygnować z kasy w trakcie roku obrotowego? To jest pytanie. Z takiego konta? No nie, z prowadzenia kasy. Z prowadzenia kasy? Tak, można w trakcie roku, czy dopiero pod koniec, czy dopiero od nowego roku. No można. Nie ma przeszkód, aby zrobić to w trakcie roku obrotowego. Jej posiadanie jest dobrowolne, a decyzję w kwestii prowadzenia lub nie kasy podejmuje oczywiście kierownik jednostki, zapisuje to oczywiście w zasadach polityce rachunkowości. Więc jeżeli wasi klienci chcą rezygnować z kasu, upewnijcie się, że kierownik zapisał to w polityce rachunkowości. A propos, piszecie politykę rachunkowości klientom i za ile? Ewa mówi, że za szybko te artykuły przeczytałaś. O Jezu, dobra, to może trochę będę wolniej, bo ja chcę jak najwięcej, dlatego będę troszkę może wolniej, okej. Okay. Odpowiedzialność karna członka zarządu, który nie składa wniosku o upadłość. To też taka ciekawostka, taka problem naszego ewentualnie biznesu. Chociaż rozumiem, że nie zapowiada się u nas o upadłość. Powiedziałyśmy o tym wcześniej, bo ty finansów naszych kontrolujesz. Jestem członkiem zarządu spółki ZO. Balansuje ona na granicy wypłacalności. Może dlatego, że za 100 zł księgowość robią. Czy jeżeli nie złożę wniosku o upadłość, gdy ziszczą się przesłanki ustawowe, to poza odpowiedzialnością za długi spółki grozi mi jeszcze odpowiedzialność karna? No i co? Tak. Zaniechanie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ZO, gdy zaistnieją ku temu podstawy,
wiąże się dla członków zarządu, w szczególności z ryzykiem pociągnięcia ich do odpowiedzialności za długi cywilnoprawne skutki, a także jej za zaległości podatkowe. W zarządzie to w sumie mnie interesuje. Jesteś, ale słuchaj, to nie jest jedyna dolegliwość. Zarówno członkowie zarządu spółki z o.o., jak i likwidatorzy spółki z o.o. w likwidacji muszą liczyć się z tym, że grozi im odpowiedzialność karna za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki, pomimo powstania warunków, żeby to zrobić. Tak. I tu jest, słuchaj, kara ograniczenia grzywna, więzienie do roku. Więc sobie myślę, że nasze prezesy naszych spółek, które balansują na granicy wypłacalności. Rekiny biznesu, tak zwane. To mogliby się jakby trochę zainteresować, czy odpowiedzialność. Chociaż w praktyce 20 kurczę lat prowadzimy biuro, nigdy by się nie zdarzyło coś takiego. No. Ewa, jeżeli coś za szybko przeleciałam, to powiedz, do czego mam ewentualnie wrócić, to zrobię. Dobra, następny. Jezus, jak to z tego wyjść? Widzisz, taki sprzęt i jeszcze tutaj nie Stosowanie kasy online w praktyce. Jest sobie pan, który od lutego tego roku ma działalność jednoosobową, naprawia samochody, jest czynnym podatnikiem VAT, ale robi swoje usługi mobilnie. Znaczy, że jak ma zgłoszenie, to jedzie do klienta, że jest miejsce awarii, nie ma warsztatu, ma kasę online i teraz się pyta, czy w tej sytuacji musi mieć włączoną i połączoną z internetem kasę, nawet kiedy nie ma żadnego zlecenia. No więc zdaniem dyrektora KIS, kasa rejestrująca nie musi być cały czas podłączona do sieci, podatnik powinien ją włączyć w trakcie pracy w firmie, nie ma firmy, jedzie do klientów, i podczas sprzedaży, nawet w momencie, gdy akurat nie dokonuje sprzedaży, ale jest w firmie i w gotowości do sprzedaży. O Boże! Czyli czekaj, przetłumaczmy to, jedzie do tego klienta i powinien włączyć kasę. Tak, albo na przykład, no ale to dotyczy wszystkich, którzy mają takie kasy. Bo że tak? Jest w gotowości do sprzedaży. Okej, czyli jak ja na przykład gdzieś tam idę do jakiejś pani kosmetyczki, czy tak, to nie to, że ona ma wyłączoną i tylko jak ty dajesz kasę, to ona włącza. No właśnie. Powinna mieć już gotowości. Tą. Cały czas. Po prostu no. Power. Power trzeba wcisnąć guzik i w te. No. Także jeżeli ktoś ma swoje miejsce sprzedaży, czyli biznes, w sensie taki lokalny, to wychodzi na to, że musi mieć ciągle włączoną kasę, bo jest gotowość do sprzedaży. A jak jedzie do klienta, to musi ją włączyć, jak wchodzi, jest już gotowość do świadczenia. Bardzo nieekologiczne działanie. Nie, co tam do prądu włączono. A są przecież tacy biznesmeni, którzy mają sprzedaż raz na kilka dni. No to też takie jest. A, bo Kasia pisze, że raporty zbierają się co jakieś 2 godziny. No to może to o to chodzi. Ja jeszcze tego nawet nie wiem tak w praktyce, jak to wygląda. W ustawie to nie wiem, Ewa, ja tutaj przeczytałam interpretację Urzędu Skarbowego. Tu jest powiedziane w ten sposób, artykuł 111a ustęp 3 ustawy o VAT. Kasy online łączą się z centralnym repozytorium kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia przesyłanie danych z kas rejestrujących do tego repozytorium w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie szefa kas. A, czyli tam siedzi szef kas i sobie robi, dobra, ja tu chcę dostać teraz ten raporcik, klik, i on musi się mu wygenerować, żeby on to dostał, no ale w sumie jak ktoś nie pracuje, to... No ale jest powiedziane w sposób bezpośredni, ciągły i zautomatyzowany. No to dlatego tutaj się wypowiadają po prostu interpretacje są na ten temat, tak? A to jest druga interpretacja. Organ przecież wyjaśni, głównie chodzi o to, żeby nabijać wszystko na kasę. Że kasa online powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą a repozytorium w czasie prowadzenia sprzedaży wymagającej zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, przez co należy rozumieć także gotowość podatnika do dokonania takiej sprzedaży. No to czyli nie w momencie, kiedy ktoś podejdzie i już kupi, to ty włączasz kasę, tylko jeżeli już otwierasz sklep albo zakład swój, tam jakiś usługowy, no to już włączasz kasę. Zakładu i no. Sklepu, tylko no. Po prostu nosisz kasę w torebce, bo masz na przykład jakieś takie usługi mobilne, albo na przykład ty. Ale klient pisze do ciebie o 22 na Messengerze, no i gadacie. No to już wtedy co? A jedź ty tam klient tam na Messengerze, już nie czekaj takich szczegółów. Ogólnie chodzi o to, że nie możesz kasy włączyć na moment nabicia na kasę. To jest w ogóle jakiś bezsens.
Przecież głównie cel, taki główny cel i misja, tak, to jest nabijanie, żeby wszystko było nabite. Ale w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym klientka mi mówi, chcę zapłacić, no to włączam chwileczkę, już pani płaci, ja wydaję paragon. To nie, to tak nie można z tego wynika. Z tych dwóch interpretacji ja to rozumiem. Wiem, tak, znaczy, że... tak, że tam jest gotowość, czyli już klientka tak chodzi i patrzy. Tak, dokładnie. Potem następne mamy. Symbole PKW i CN na fakturze tylko dobrowolnie. Faktury dokumentujące sprzedaż towarów lub usług według stawek obniżonych nie muszą wskazywać ani podstawy prawnej jej zastosowania, ani symbolu CN lub PKW 2015. Było, ale tutaj na ten temat są różne interpretacje i powiem Ci, że na doradztwie ostatnio dwie osoby mnie o to zapytały, czy jak mają stawkę 8 albo obniżone stawki, bo to jakoś wbiło się do głowy, że jak jest podstawowa, to nie, a jak obniżona, to trzeba... Coś może tak kiedyś było, co? Za starych, dawnych czasów. Przepisy artykułu 106e ustawy o VAT nie przewidują obowiązku ujmowania tego symbolu w przypadku dostaw towarów opodatkowanych preferencyjnymi stawkami, ani wskazywania podstawy prawnej, natomiast nie sprzeciwiają się, więc jeżeli ktoś chce, to sobie może, chociaż my zawsze mówimy, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu, więc jeżeli bardzo chcesz, no to możesz to umieścić. Słuchajcie, Polski Ład, no niech będzie coś o tym ładzie w końcu, bo ja tak się broniłam, żeby o ładzie nie gadać, bo wszyscy o tym gadają, no to przeczytam coś, co bardzo mnie zainteresowało, bo to jest akurat moim zdaniem pozytywne. No. Bo przez wiele ostatnich lat jest spór dotyczący tego, czy jeżeli sprzedasz mieszkanie przed upływem 5 lat, to jeżeli przeznaczysz te pieniądze na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup sprzedawanego mieszkania, okay, to nie można tego odliczyć. A to tak? Prawie zawsze tak jest. Ale są spory, bo się okazuje, że urzędy mówią nie, ale często sądy mówią, że inaczej. Okay. W związku z tym spory ma ostatecznie rozwiać Polski Ład. Projekt zakłada bowiem doprecyzowanie przepisów ustawy o PIT na korzyść podatnika, czyli że będzie można odliczać kredyty zaciągnięte na zakup tego mieszkania. No i to jest akurat bardzo pozytywne, ponieważ w praktyce często zdarza się, że klienci sprzedają mieszkania, na których jest kredyt, jest hipoteka i to z automatu pieniądze ze sprzedaży idą najpierw na spłatę kredytu. Tak jest wpisane to wszystko. Tak, dokładnie. Tak działa prawo. Mamy co tutaj? To też mnie zaintrygowało. Pracownik został wezwany przeze mnie do pracy w sobotę ze względu na pilną potrzebę firmy. No. Nie miał wyjścia i przyszedł ze swoim kilkuletnim synem, na co wyraziliśmy zgodę. Dziecko uległo wypadkowi, spadło z niezabezpieczonych schodów. Czy pracodawca odpowiada za to zdarzenie? Co byś powiedziała? Że tak. No i to jest dosyć przerażające. Mamy tutaj dwa wyroki na ten temat. Katowice. Dziecko poniosło podobna sytuacja, ciężki uszczerbek na zdrowiu i wymagało całodobowej opieki. Sąd w pierwszej instancji uznał, że pracodawca i jego żona ponoszą odpowiedzialność za roztrój zdrowia doznany przez dziecko, bo pracodawca uchybił obowiązkowi wynikającemu z artykułu 207 paragraf 1 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym nie są zobowiązane do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. No i poza tym naruszył artykuł 304 paragraf 4 Kodeksu Pracy, który nakłada na pracodawcę wymóg ochrony życia i zdrowia osób nie biorących udziału w procesie pracy. Zdaniem sądu pracodawca, godząc się, by dziecko przebywało na terenie zakładu pracy, powinien zapewnić mu bezpieczeństwo. No więc to jest dla mnie lekcja życia, bo rzeczywiście, no ja nie przypominam sobie jakichś takich konkretów, no, ale jakby mi powiedziała pracownica, że przychodzi do pracy, ale weźmie ze sobą dziecko. I zdarzały się takie sytuacje. I w sumie przecież to nic takiego, tak? No bo, że przyjdzie do biura, tam coś się będzie bawić, ale jak wsadzi ci łapę do kontaktu albo coś się po prostu stanie, bo spadnie ze schodów w biurze, się połamie. No więc to wychodzi na to, że jeżeli przychodzi pracownik z dzieckiem, to nie jest tak, że to dziecko nie jest twoim problemem. Że jest pod opieką rodzica. No nie, no może i jest pod opieką, ale za wszystkie... No. Tak, więc miejmy wgląd na to i zastanówmy się na tym, bo ja na pewno to mi dało bardzo dużo do myślenia, no nie? Bo jakby zdarzają się takie sytuacje. Jest Piotrek! Tak, cześć Piotrek. Mam nadzieję, że rozmowa z trudnym klientem poszła dobrze. Jeżeli dopiero teraz do nas dołączyłeś, to obejrzyj od początku filmik, bo odegrałyśmy scenkę dla Ciebie specjalnie, Piotrek.
firmy dostaną pieniądze za straty. Jeżeli macie firmy, które są przy granicy z Białorusią, czyli jesteście ze wschodu, bo my tutaj na zachodzie, to PiS przygotował rozwiązania mające rekompensować utratę dochodów przedsiębiorcom graniczącym z Białorusią. Bo tam jest teraz stan wyjątkowy wprowadzony i podobno ludzie masowo rezygnują z wyjazdu. Ktoś z was jest tam z tych terenów, bo my jesteśmy w ogóle, wiecie, Szczecin, drugi koniec Polski. Dajcie znać, jak to tam u was wygląda. Tak, tak, bardzo ciekawe to jest. Te firmy tam tak... Że podobno turyści masowo odmawiają przyjazdów na rezerwacje, które mieli jeszcze we wrześniu. No więc, więc PiS zapowiada hojne odszkodowania proporcjonalne do dochodów uzyskanych w ostatnich 3 miesiącach. To dobra wiadomość szczególnie dla branży turystycznej, ponieważ one są tutaj jakoś zamykane, coś te właśnie turyści odwołują, także zwróćcie uwagę na to, że jest jakieś planowane są w tym zakresie przepisy. Potem mamy sytuację, gdzie klientem naszego biura rachunkowego jest przedsiębiorca, który zamierza wykonywać usługi budowlane na terytorium Niemiec i czy w związku z tym się musi rejestrować do celu podatku VAT w Niemczech. Tutaj jest cały opis, że może tak być rzeczywiście, bo miejscem opodatkowania jest tam, gdzie jest położona nieruchomość. Natomiast niekoniecznie to oznacza, że podatnik będzie musiał się tam rejestrować, bo ponieważ od lipca tego roku został rozszerzony zakres procedur nazywanych dotychczas procedurami MOS, więc trzeba pamiętać, że do tej procedury OS wchodzą też również usługi, to nie, bo nam się jakoś tak to OS bardzo mocno skojarzyło z wysyłką towaru, że to zastąpiło tą sprzedaż towarów na odległość, ale przecież OS to też są usługi i między innymi również usługi budowlane. W związku z tym taki podatnik może złożyć ten dokument rejestracyjny WIUR, że chce korzystać z unijnej procedury OS. To jest wszystko w artykule 130a do 130d ustawy o VAT i będzie mógł rozliczyć VAT właśnie w tej deklaracji w Polsce. I to może być fajne rozwiązanie, bo to na pewno ograniczy też koszty związane z rejestracją. No tak, bo jeżeli klient ma jakieś tematy podatkowe w Niemczech, to warto takiego klienta odesłać do niemieckiego doradcy podatkowego, żeby tam się skonsultował, nie? Tak, oczywiście. A nie brać na siebie rozkminianie niemieckiego prawa. Nie, nawet uważam, że nie wolno nam rozkminiać przepisów niemieckich, ponieważ no, jak sama nazwa wskazuje, są to przepisy niemieckie i to robi niemiecki urząd i niemiecki doradca. Tak, ty teraz powiedz chwilę o naszej burzy. A, dobra. Bo ja będę teraz mówiła o swoim VAT. Burza, no aha, czyli tak chcesz płynnie nawiązać. Tak, tak. Skoro o Slim VAT będzie mowa, no to słuchajcie, 23, o ile dobrze pamiętam, pewnie tak, sama ustalam tą datę, więc 23 września po 20, już mamy luz, prawda, dużo czasu, o 17 organizujemy burzę mózgów o Slim VAT, o tych najnowszych zmianach i to jest dyskusja, na którą was serdecznie zapraszamy. Można się na nią zapisywać na naszej stronie księgowerewolucje.pl. Tam w zakładce sklep znajdziecie dwie burze, bo będą dwie. Tylko na razie mówię o Slim VAT-cie, więc pierwsza będzie o Slim VAT. O 17 trwa mniej więcej 2-2,5 godziny. Taka no, jak jest burzliwa burza, to 2,5 tak, godziny. Tak, słuchajcie, rozmowa. Dyskusja w gronie księgowych, doradców podatkowych, bardzo sympatyczna, miła atmosfera, nie ma żadnego przymusu, bo ja dostaję wiele wiadomości odnośnie burzy i takich zapytań prywatnych, a więc chciałabym powiedzieć, że płacicie za burzę tyle, ile chcecie, tyle, ile uważacie za stosowne i tyle, ile to jest dla was warte, nic my nie narzucamy w tym zakresie, każdy dostanie fakturę VAT. Druga rzecz, nie trzeba być na kamerce, nie trzeba się pokazywać, nie ma obowiązku odzywania się nawet. No, to też nie. Bo naprawdę tematy są czasami tak ciekawe, że aż się chce powiedzieć, więc się okazuje, że wiele osób chce po prostu zabrać głos i pogadać, ale można tylko naprawdę posłuchać, jeżeli ktoś się stresuje tym, że będzie go witać, że będzie musiał coś powiedzieć. Nie. Nie wywołujesz, rozumiem, nikogo do tablicy jako prowadząca. No nie, czasami za żartów, ale to wiem, że to powoduje paraliż strachu, więc przystałam. Tak, więc nie ma, słuchajcie, nie ma czegoś takiego. Można sobie
posłuchać, można coś na czacie napisać, swoje pytanie. Rozkminiamy każdy artykuł, każdy przepis, idziemy po prostu po akcie prawnym. Dokładnie tak. Burza tak będzie, Martyna się pyta, kiedy będzie burza. Tu jest napisane, że to jest, o tutaj jest napisane. 23 września o godzinie 17 będziemy mówić o Slim VAT 2. Ja już teraz to zrobię, Każdy, kto się zapisze, dostanie od nas link na maila do burzy także. A potem nagranie, czyli jeżeli ktoś w tym dniu nie może być, bo na przykład ma lepsze i ciekawsze plany, to jeżeli się zapisze, to potem dostanie nagranie, ale potem nie będzie możliwości, jak ktoś się nie zapisze, to nie dostanie, nie ma możliwości zakupienia tego później. Powtarzamy to setki razy, ale i tak ciągle ktoś potem do nas pisze, gdzie można kupić burzę. No więc burzy nie można kupić, jak już ona się wydarzy. Tak. Więc będziemy o nim na Slim VAT, będziemy mówić o tym, co się zmienia od 1 października, a zmienia się między innymi to, że tutaj wynotowałam sobie, że będziemy mówić o możliwości korygowania deklaracji VAT, wydłużenie terminu do złożenia VAT-u 26 przy tych samochodach. Fajnie. Potem o oświadczeniu dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym. Potem co to jeszcze było? Wprowadzenie możliwości wydania, uwolnienia środków z rachunku VAT. Tam też będą jakieś przepisy, więc sporo tego mamy. To jeszcze ten rozjazd przy imporcie usług, te 3 miesiące, kiedy się należy z naliczonym, rozjeżdża, więc po kolei, krok po kroku będziemy sobie omawiać te zmiany, które wchodzą od 1 października, więc zapraszam na burzę, przychodźcie, żebym nie gadała sama do siebie, błagam. Ta burza jest, słuchajcie, bez kija w dupie, jest normalnym językiem, tłumaczymy sobie wszyscy nawzajem, co ustawodawca miał na myśli, pisząc to, a nie często tak, sami nie rozumiemy, czytamy przepisy i każdy myśli, że to oznacza co innego i to jest wtedy fajne, a jeszcze jest najfajniej, kiedy zaczynamy się trochę kłócić ze sobą, to już wtedy jest w ogóle super. Masz jakieś dziwne upodobania. Ale nie, no kłócić się, wiesz, takiej ożywionej dyskusji. A ja wiem. No nie taki kłótni. Dobra, teraz jeśli chodzi o jeszcze Nowy Ład. Też szaleje, słuchajcie, z tym Nowym tak, Ładem. Tak, już dzisiaj dałaś właśnie... No, wiesz co, dlatego, że wczoraj była... Się pazurami broniłaś przed Nowym Ładem. Wiesz co, broniłam się pazurami, ale tam kilka osób wspominało, że warto by było coś tam powiedzieć, no to coś tam mówię, bo ja się broniłam, bo kurczę, to wszystko było jeszcze w fazie totalnych, wiesz, początków, jeszcze nie było do końca tam, co zostanie, co nie, ja nie lubię za bardzo gadać o tym, co jeszcze nie wiadomo, co będzie. W każdym razie... Wczoraj projekt ustawy Polskiego Ładu zaaprobował Komitet Stały Rządu i ucieszyłam się z tego, że w 2022 roku, czyli od przyszłego roku, liniowcy będą płacić tylko 3% składki zwrotnej. A dopiero. I liniowego nie likwidują. No i nie likwidują liniowego, to jest bardzo. Ale już ci nieliniowcy będą mieli taką składkę, ale za to oni będą mieli wyższą kwotę wolną od podatku. Natomiast my będziemy płacić liniowcy 3, a od 23 4,9%. Wszystko przeliczyć. Będziemy to wszystko. Dla wszystkich klientów. Będziemy to wszystko przeliczać. Będziesz. No, jako doradca podatkowy. Ty będziesz. No będę, pewnie, że będę. W każdym razie tak, to będzie wybór formy opodatkowania. Analiza wyboru form opodatkowania w styczniu i w lutym przyszłego roku to będzie prawdziwy challenge, mając na uwadze te wszystkie zmiany, jakie wejdą. Będziemy oczywiście też robić burzę o Nowym Ładzie i na grupie ogłosimy, jak to się nazywa, ankietę, żeby wybrać daty, bo chcemy też to podzielić na 2 albo 3 burze, bo tego jest po prostu dużo i żeby nie gadać o tym przez 6 godzin, tylko 3 razy po 2 może godziny. Burza trwa, Agnieszka, około 2-2,5 godzin, w zależności od tego, jaki jest temat. Jaki temat, czy temat żre. Tak, a jak jest ostatnio, było oznaczenia kodami GTU, JPG-u, wszyscy po prostu... Ja tam się produkowałam, opowiadałam, przez chwilę ktoś tam coś się ożywił przy kodzie GTU 12 przy usługach szkoleniowych, a potem znowu wszyscy... Ale nie dlatego, że było nudno, wypraszam sobie, tylko dlatego, że temat jest trochę nudnawy, więc wtedy się chyba po 2 godzinach już... Skończyłem. No, nie było żadnych pytań. No, za dużo pytań nie było, nikt się z nikim nie kłócił, więc... Ale jak były burze ostatnio AML-u, to no, już było gorąco, bo o tarczy to już w ogóle. Teraz zysk, którego nie było, nie pozbawi ryczałtu. O, to ciekawostka. Zrobił sobie pan Pita 28 i przekroczył limit do obrotu o 1000 zł. Nie stracił ryczałtu 2015. Okay.
Natomiast potem dowodził, że wystawił faktury niezasadnie, ale ich nie anulował i nie wprowadził do obrotu prawnego, nie uzyskał więc przychodów z nich wynikającego, czyli i zadeklarował go przez pomyłkę. Korektę złożył. Tak. No i tam oczywiście urząd się na to nie zgodził, to poszło do sądu. I co sąd powiedział? Że przychód zadeklarowany przez pomyłkę nie ma znaczenia dla wyliczenia limitu, który decyduje o prawie do opłacania zryczałtowanego PIT, tak powiedział WSA w Rzeszowie. Więc jeżeli macie podatników, którzy przekroczyli limit do ryczałtu, to, nie, no to niech ci klienci się zastanowią, czy przypadkiem nie przez pomyłkę wystawili jakieś faktury, nie zadeklarowali czegoś tam błędnie. Bo tu się okazuje, że tak można. Że tak, i wtedy się limitu nie przekracza. Potem o tym tylko powiem krótko. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł Gazeta Prawna 7 września. Nazywa się Kontrakt zrealizowany, trzeba zapomnieć o kliencie. I tu bardzo długi artykuł, na którego wydaje mi się, że można by było zrobić naprawdę osobnego live'a dosłownie, bo tu chodzi o to, czy jeżeli klient odchodzi, tak, to my musimy niszczyć, kasować te bazy danych. Wszystko. No, tak, I tutaj cała argumentacja prawników, dlaczego w ich odczuciu nie, bo przecież do czasu przedawnienia roszczenia ty musisz mieć dane tych klientów. A tu też są wyroki sądów i wyroki i argumenty odnośnie RODO, dlaczego trzeba to wszystko niszczyć. No to jest, słuchaj, wielka dyskusja. Ja jestem po prostu, ja jestem trochę zbulwersowana, bo wychodzi na to, że jak klient odchodzi, tak, to rzeczywiście wszystko potwierdzają tutaj, że trzeba wszystko kasować, usuwać. Ważne też po prostu z klientem nie rozwiązywać umowy na RODO. No ale przez 5 lat, czy tam 7, ile to tam trzeba trzymać, no, ale rzeczywiście tak. Ale po prostu rozwiązujemy umowę na usługi księgowe, ale umowa na RODO no, nie. Swoją drogą fajnie byłoby zaprosić kogoś z mózgiem od RODO i zrobić jakieś szkolenie, takie praktyczne bez kija, żeby wiedzieć, co nam wolno, czego nie wolno i właśnie oddawać bazę, nie oddawać, kasować, nie kasować, bo to są odwieczne dyskusje często na forum. Więc jeżeli chcecie, to właśnie Gazeta Prawna 7 września, kontrakt zrealizowany, trzeba zapomnieć o kliencie. Ekspres do kawy. Zwiększa przychody. Ale tu mamy spółkę, która zajmuje się produkcją i dystrybucją produktów żywnościowych, ma tam kawę, herbatę. Tobie tak burczy w brzuchu? Jak wierci. Nie, zakładają nam fotowoltaikę dzisiaj. Więc mamy tutaj trzech panów, którzy nam chodzą po dachu i fotowoltaikę montują. I tak, mieli być cicho, bo jest live. Mówiłam, że mają być przez godzinę cicho. No więc współpracuje ta spółka z wieloma podmiotami, które nabywają jej produkty i spółka udostępnia im okresowo na kilka miesięcy lub lat za darmo różne urządzenia, ekspres do kawy, terminale płatnicze. Mi się też kojarzy, kiedyś pracowałam, prowadziłam z moim tatą dyskotekę, czyli no może nawet mnie nie znacie od tej strony, że byłam menadżerem przez wiele lat dużej dyskoteki nadmorskiej. Nie powiem, co się tam działo na tej dyskotece. Nic się takiego nie działo. W każdym razie dostawaliśmy również, słuchaj, za darmo od kampanii różnych takich piwowarskich, jakieś parasole, nalewaki, ławy, zamiast kupowaliśmy od nich piwo. No więc pytanie było takie, czy ta firma, która udostępnia te sprzęty, może sobie amortyzować i dawać w koszty. No więc oczywiście, że może, ponieważ choć zostały one udostępnione kontrahentom za darmo, można uznać, że są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Bo potem niby ci kontrahenci to wszystko oddadzą. No oddadzą, ale przede wszystkim kupują też twoje produkty dzięki temu, bo ty im udostępniasz właśnie ten sprzęt. No tak. Ciąża pozwoli odzyskać pracę. Ciężarna wróci na etat, bo zgodziła się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie znając swojego stanu. Nie. Czyli tam była sytuacja, że było podpis za porozumieniem stron, a po miesiącu pracownik dowiedział się, że jest w ciąży, wrócił do swojego pracodawcy, żeby dostała z powrotem pracę. I co powiedział sąd, bo tam oczywiście sąd i tak dalej. Skład orzekający uznał, że podpisując porozumienie o rozwiązaniu umowy, pani działała pod wpływem błędu co do okoliczności faktycznych, ponieważ nie wiedziała o ciąży. Tym samym sąd uznał, że stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu i rodzi po stronie pozwanego obowiązek dopuszczenia kobiety do pracy. Tak, ale to już jest chyba drugi czy trzeci raz, kiedy o tym słyszę. Tak?
No, widzisz. Takie coś już kiedyś tam. To ja tego nie wiedziałam, że tak jest. Teraz impreza w kosztach, ale tylko we wewnętrznym gronie. Boże, mielą się te tematy, czy jak robisz imprezę, to wiesz, kto może zjeść, kto może wypić. Przestań robić te imprezy, to nic nie będziesz miała problemu. Słuchaj, ale tu wiesz co jest? Spółka zaprosiła polityków i jakichś prominentnych gości. Tak, ponieważ uznała, że to będzie budowanie wizerunku, rozpowszechnianie dobrych informacji o firmie i tak dalej. W każdym razie politycy, dziennikarze przyszli na to spotkanie. A biskupa nie było? I co fiskus? Biskupie nie ma mowy, ale być może, że jak byłby biskup, to byłoby to koszt. To w sumie zależy jaka firma. W każdym razie, co powiedział na to fiskus? Nie miał nic przeciwko, to jest dobre. Nie miał nic przeciwko rozliczaniu wydatków na spotkania. Bo tam był ten fiskus na tym spotkaniu. Ale poczekaj, dla pracowników, także byłych pracowników. Okay. Przekonał go argument, że mają one wpływ na wydajność i efektywność pracy, co przekłada się na wysokość przychodów. Spodobały mu się również elementy szkoleniowe pojawiające się na niektórych imprezach. Natomiast bardzo mu się nie spodobały wydatki poniesione na dziennikarzy, kontrahentów czy polityków. Zdaniem skarbówki związek takich wydatków z przychodem jest zbyt odległy. Czyli to, co oni wypili i zjedli, ogólnie nie może być koszt. Poza tym działania skierowane do osób tych są reprezentacją rozumianą jako tworzenie dobrego wizerunku, więc to mi przyszło na myśl, że jakbyście robić jakieś imprezy integracyjne, chcecie nas zaprosić. Bardzo chętnie, czekamy na ten zalew zaproszeń na wasze imprezy, no to tam się wpisze, że my tam szkolimy. Znaczy się, my oczywiście będziemy was szkolić, powiemy o tym, o cenach, o usługach i wtedy powiecie, że my nakarmiłyście nas, napoiłyście. Podczas szkolenia. Podczas, no właśnie, podczas szkolenia. Nie, jedząc te pierogi, mówiłam jak tutaj. Pierogi, tam jakieś kurcze, chociaż... Ośmiorniczki. Kawior i tam, jak to się to nazywa, i kalmary, a nie tam jakieś pierogi. Za pierogi to ja nie jadę. Jaka paniusia. Pierogi to ja mam tutaj za rogiem, w Szczecinie. 50% kosztów od honorarium autorskiego w umowie o pracę. Taki mamy teraz case, że jak wiecie, pracownik, można mu przyznać koszty 50%. I teraz do tego, żeby móc mówić o tych 50% kosztów, to co musimy zrobić? Musimy stworzyć kwity. Kwity, ponieważ mogą te koszty mieć zastosowanie wyłącznie do wynagrodzenia stanowiące honorarium autorskie, nie zaś do całego przychodu ze stosunku pracy. Dlatego konieczne jest dokładne wskazanie, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie autorskie, a jaka dotyczy wynagrodzenia związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. I to musi być odpowiednio udokumentowane, czyli kwity, znowu kwity. Ustawa o PIT nie zawiera żadnych regulacji, organy również nie narzucają, natomiast w interpretacji ogólnej wydanej 15 września 2020 roku, dobrze powiedziałam po polsku? Tak. 2020 roku, minister finansów wskazuje na możliwość... Nie odmienia się części 2000. Właśnie kiedyś mówiłam 2020. Nie. 2020. Minister finansów wskazuje na możliwość udokumentowania powstania utworu w formie oświadczenia, jeśli taki obowiązek wynika na przykład z umowy o pracę. Oświadczenie powinno wskazywać, jaki konkretnie utwór został stworzony przez pracownika. Złożenie oświadczenia o samym wykonaniu pracy twórczej będzie uznane za niewystarczające. Czyli jeżeli macie takich klientów, jeżeli są koszty 50%, jakieś wytyczne, interpretacja ogólna ministra finansów z 15 września zeszłego. Tworzymy dokumentację i jedziemy z tym koksem. Czy my kiedykolwiek będziemy... Ja chciałam powiedzieć, że ty nigdy nie zastosowałaś, jak ja byłam twoim pracownikiem, 50%, a ja tam tyle po prostu różnej mojej twórczości kreatywnej tam... No właśnie, ale przepraszam bardzo, kto się za moimi takimi oczywistymi obowiązkami? Ja chciałam zauważyć, że sobie sama wykopałaś dołek, bo ty się zajmowałaś kadrami w naszej firmie od zawsze i to ty robiłaś sama sobie listę płac. No właśnie, sama się robiłam, sama sobie wypłacałam. Jak miałaś ochotę sobie... Jak się zwolniłam, to sama sobie świadectwo pracy podpisałam. No właśnie. Czy ty wiesz o tym, że od 18 września tego roku przepisy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności obejmują jednostki sklepu o powierzchni sprzedaży powyżej 250 metrów kwadratowych i do tej daty, 18 września, podmioty muszą zawrzeć umowy z organizacjami pozarządowymi dotyczące nieodpłatnego przekazywania niesprzedanej żywności. Tak.
Tak, więc to jeżeli jest fajne, bo to wyszło tak. Jakoś tak, jakiś to jest takie nie, niedawna akcja, że te wszystkie sklepy ale muszą, tylko powyżej, muszą podpisywać. Ale tylko powyżej 250 metrów, więc no, jeżeli ale... obsługujecie takie sklepy, jakieś Oszony i inne Leclerki, to pamiętajcie, że do 18 września, chociaż to nie są sprawy Leroy Merlin, to nie są księgowe sprawy, ale Ewa, ja się nauczyłam to mówić. Ewa, na pierogi przyjadę, ja żartuję, ale niech to będą chociaż z kapustą i z grzybami, władam, bo ja te uwielbiam. Przepisy o sankcjach VAT są niezgodne z prawem unijnym. Sankcje VAT powinny być środkiem adekwatnym do jego celu, który założył ustawodawca unijny, czyli powinny spełniać funkcję prewencyjną, zapobiegać potencjalnym oszustwom podatkowym, a nie karać podatników dodatkową dolegliwością finansową za jakikolwiek jego błąd. Tak wynika z wyroku w USA w Lublinie 16 lipca tego roku. Spółka no miała kontrolę, tam coś zawyżyła, zaniżyła VAT i dostała właśnie tę sankcję. I takie... I to jest niezgodne z prawem unijnym. No to jest super. Bardzo fajnie, no bo dobrze. No bo właśnie też nie rozumiem tych wszystkich sankcji, a jeszcze tym bardziej straszenia nas tymi sankcjami. Kod GTU, podatnik VAT świadczy usługi w zakresie szkoleń pracowników BHP i obsługi w zakresie BHP czy GTU-12. Tak, może być to oznaczone kodem GTU-12, bo to są usługi szkoleniowe. Więc jeżeli macie BHP. Co na ostatniej burzy JPK właśnie o tym była dyskusja, tak? Okay. Dlatego przysypiałam. Dobra, czekaj, już chyba powoli się zbliżamy. Dawaj coś ciekawego, tam BHP, GTU. Dobra, czekaj, to bo już patrzę na zegarek, tak. Bo zaczynam czuć stres. Oznaczenie w JPK przy sprzedaży samochodu na złom. Zamierzam sprzedać. Czy ty już swój samochód też sprzedajesz na złom? Czy to jeszcze nie ten moment? Ja, jakiś tam miałam jakąś szkodę całkowitą, bo uderzam w słupek. Ponieważ ten samochód, no cóż, był lekkim złomem, więc orzeczono po tym szkole całkowitą. No jak wykazałaś to w JPK? No bo cóż, trzeba było kupić nowe auto. Zamierzam sprzedać na złom firmowy samochód. Czy taka transakcja podlega pod JPK? Sprzedany na złom samochód, wykazujemy w JPK tam, z kodem GTU. Z tym złomem coś jest, tam jest GTU 05 i GTU 07, więc jak macie takie sytuacje, że będziecie swoje samochody w końcu sprzedawać na złom, umówmy się, niektóre samochody się tylko tam nadają, no to trzeba pamiętać o kodach w JPK. Czy po rozwiązaniu spółki cywilnej, to mnie bardzo interesuje, bo być może nadal można opłacać ulgowe składki ZUS. Prowadzę ze wspólniczką spółkę cywilną, to ty napisałaś to pytanie? Nie. Jako przedsiębiorca opłacam za siebie składki społeczno preferencyjnej podstawy. Mi już się nie należą te preferencje. Ponieważ współpraca nam się nie układa. Czekaj, kto to nam okay. Postanowiłyśmy rozwiązać spółkę. Będę jednak kontynuowała prowadzenie działalności indywidualnie, aż tym mało pojedna. Czy w takim przypadku będę miała nadal prawo do opłacania składek społecznych od preferencyjnej podstawy? Tak, nadal będzie pani miała prawo. Artykuł 18a ustawy o SUS. A propos ustawy o SUS, to też robimy burzę o, tak, o SUS. Tak, burza o SUS będzie 27, czyli parę dni po burzy o SIMBAT. I też są zapisy w naszym sklepie i o zmianach, które wchodzą. Także będziemy dwa razy burzować w tym miesiącu. Teraz tak. Poszukuję pracowników. Zgłosił się do mnie obywatel Ukrainy. Kto teraz nie poszukuje? No. Przedstawił mi ważne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, które zostało wydane jego poprzedniemu pracodawcy. Czy na podstawie tego dokumentu mogę go zatrudnić? Nie, nie ma takiej możliwości. Oświadczenie o powierzeniu pracy zarejestrowane przez pracodawcę jest ważne tylko dla tego pracodawcy. A, taka sytuacja. Nigdy nie robiłam tego w praktyce. Klient dostał podatnik w tym roku subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju, a jeszcze przed rozliczeniem subwencji zamierza przekształcić firmę, indywidualną działalność, spółkę kapitałową. Czy istnieje możliwość przelewu praw i obowiązków wynikających z umowy subwencji? Bo tu chodzi, to nawet jest dobre pytanie, bo może być tak, że teraz nowy ład i te sprawy klienci będą... Czemu nic nie dostały z tych wszystkich... No bo ja nie wiem. Się chyba... nic nie postarałaś. Jako... Ty się skup na tym, czy można się przekształcić z indywidualnej tutaj, spółkę. Teraz no tyle więc... artykułów, co z tym zrobić, czy tam przychód, czy nie przychód, no, czy gdzieś. No. Przedsiębiorca, który podpisał umowę o udzielenie subwencji, zobowiąza się do przestrzegania jej zapisów. I ta umowa stanowi, że przedsiębiorca nie może bez zgody PFR przelać lub przenieść na osobę trzecią praw, obowiązków
wynikających z tej umowy, może to zrobić za ich zgodą. W związku z tym ten pytający będzie mógł przekształcić firmę, gdy PFR wyrazi na to zgodę. Więc jeżeli nasi klienci, wasi klienci będą przychodzili z takimi pomysłami, to spytajcie, zadajcie im taki cios, pytając, a co na to umowa z PFR? Bo być może trzeba będzie oddać całe dofinansowanie. Sio. Wszystko na dzisiaj. Sio to chyba było po rosyjsku, co? Aż się dziwię, że mnie ten... Uczyłaś się rosyjskiego? Uczyłam się rosyjskiego, 3 lata. Baszaja ściuka utaściła kata w wodu? Znaczy, wielki... Już za moich czasów nie było rosyjskiego w szkole. Czekaj, baszaja ściuka, wielka ryba zataszczyła kota do wody. Pamiętam, to tak to był wierszyk, nie wiem, czy się uczyłam o rybie, która taszczyła kota do wody, ale widocznie to... A ja się uczyłam śpiewać o Tannenbaum, wy grünzen deine Blätter. A wy jakich się języków w szkole uczyliście? Ja się boję zapytać o to, czy ktoś się uczył rosyjskiego, bo to będzie oznaczało, że jak wszyscy powiedzą, że nikt, no. to sobie ten, pomyślę, że o Matko Święta, jaka ja już jestem stara. No dobra, słuchajcie, to jest wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za uczestnictwo w burzy, było nam bardzo miło. Prasówce. Nie burze, prasówce. Co i za tydzień będzie? Burza będzie później, za tydzień też prasówka, w czwartek o 10:00. Staramy się co czwartek o 10:00. Chyba, że jakieś urlopy nas zatrzymują. Burza 23, także zapraszamy wszystkich. O, Asia pisze, że się uczyła rosyjskiego. Uff, kamień serca. I chyba nam się dzisiaj uda relacja na Insta, co? Bo nawet widzę te tam po prostu ludzie coś tam do piszą. To była nasza pierwsza, wiecie, ten człowiek się uczy tych social mediów. Tak, o, Asia pisze, że teraz idzie na rosyjski. Ty, Asia, ty sobie nie bierz za dużo na głowę. Bo ja Ciebie znam i ja wiesz, o co chodzi. Ty na razie, kochani, czasami ambicja nas żera, więc proszę, proszę powolutku i nie brać sobie za dużo właśnie na barki. Asia, jak nie masz co robić, to możesz do mnie uderzyć, wiesz o tym. Dokładnie tak. No to pozdrawiamy, buziaczki, tak. Miłego dnia. To ja kończę tu na Facebooku, a Ty kończ ja nie umiem, tak. Na Instagramie.